Serdecznie witam wszystkich zebranych. Dzień dobry. W niniejszym otwieram posiedzenie dwóch komisji, Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansów i Gospodarki. Posiedzenie to, wspólne posiedzenie, jest spowodowane tym, że po prostu plany pracy dwóch komisji są współbieżne, czyli takie same, bo takie muszą być w świetle prawa obowiązującego. I proponuję Państwu, za chwilę zaproponuję Państwu przebieg posiedzenia. Serdecznie witam Panią Skarbnik Miasta, Pani Dorotę Wołoszyn. Dzień dobry. Witam również Pana Dyrektora GCK, Pana Dariusza Skrzypka. Witam serdecznie. Witam wszystkie Panie i Panów Radnych, członków dwóch komisji. I przedstawię niniejszym przebieg posiedzenia, który proponuję, żebyśmy w drodze głosowania przyjęli lub odrzucili, w każdym razie odnieśli się do tego. Więc zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z sierpnia, 19 sierpnia, dokładnie miesiąc temu. Kontrola dotyczyła w zasadzie trzech takich wątków. Czyli mieliśmy tutaj, przypominam, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który przekazał nam informację o dotacji, o sposobu spożytkowania dotacji. Komendant powiatowy Policji też to uczynił właśnie. No i zajmowaliśmy się tematyką dotyczącą realizacji umowy między GCK a wykonawcą dotyczącej organizacji imprezy w ubiegłym roku. To przypominam, że tego właśnie dotyczy protokół wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej. W trzecim punkcie zaplanowałem tu kontrolę wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta Giżycka z 18 sierpnia materiał do tego punktu otrzymaliśmy szczegółowy. I tu poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Finansów i Gospodarki, żeby poprowadziła ten punkt, tak, przebieg tego punktu ewentualnie. Dalej w czwartym punkcie przejdziemy do kontroli realizacji umowy między Giżyckim Centrum Kultury a wykonawcą usługi dotyczącej organizacji koncertów plenerowych, które miały miejsce w czerwcu ubiegłego roku. No i zamknięcie posiedzenia. Czy ktoś z Państwa, członków Komisji Rewizyjnej czy Komisji Finansów i Gospodarki, chciałby wnieść jakieś uwagi do przedstawionego przeze mnie przebiegu posiedzenia? Nie widzę. Kto z Państwa zatem jest za przyjęciem przedstawionego przebiegu posiedzenia przed chwilą przeze mnie? Dziękuję wszyscy. Przejdę zatem do realizacji przyjętego przebiegu posiedzenia. Jest kworum, jest w dwóch komisjach. Tak? Jest. Więc tak, zwracam się z pytaniem do członków Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś z Państwa chce wnieść swe uwagi do treści protokołu z numer 7/22 z 19 sierpnia 2022 roku? Pan radny Andruszkiewicz Paweł, proszę. Tak, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja zapoznałem się z treścią protokołu. Mam dwie uwagi. Pierwsza z nich to jest błędny zapis, jeżeli chodzi o gościa naszego tutaj państwa, którzy byli, ponieważ w treści protokołu jest, że są przedstawiciele firmy Phoenix Art. Natomiast my do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych pełnomocnictw od tej firmy, ponieważ ci państwo byli przedstawicielami firmy Monaco Club, a nie Phoenix Art. Także to nie można mówić, że są przedstawiciele, tym bardziej, że nie otrzymaliśmy do tej pory, jak mówię, pełnomocnictw na reprezentowanie tej firmy. A druga moja uwaga wynika oczywiście z faktu mojej prośby do pani protokolantki. Nie widzę w tym protokole sformułowania moich słów, które prosiłem, żeby zaprotokołować
mianowicie wypowiedź radnego Andrzeja Jelca, który powiedział do przewodniczącego komisji rewizyjnej, powiedz mu, żeby się zamknął. Ja prosiłem, żeby to było zaprotokołowane, a nie zostało, także mam takie uwagi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś inne uwagi w przedmiotowej sprawie? Jeżeli chodzi o uwagę pierwszą, to informuję, że po pierwsze temat de facto kontroli realizacji umowy nie został zamknięty, czyli będziemy kontynuowali go i dzisiaj przedstawię Państwu wszystkie dokumenty, które dotarły w międzyczasie, a które budziły wątpliwość nasze w czasie posiedzenia 19 sierpnia, to raz. Natomiast trudno mi ocenić, odnieść się do drugiej uwagi. No nie mam tu żadnego komentarza w tej sprawie. Pani twierdzi, że nie słyszała tego, nie słychać tego też także w nagraniu. Taki jest komentarz. Proszę Państwa, nie rozstrzygamy tego. Pani Krysiu, nie rozstrzygamy tego. Nie rozstrzygamy, bo to nie miejsce i czas. Zatem kto z Państwa ma oprócz tych dwóch uwag jeszcze jakieś uwagi do treści protokołu? Nie widzę uwag. Zatem kto z Państwa jest za przyjęciem treści protokołu przedstawionych przez pracownicę Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiego, o tak. Zwracam się oczywiście do członków Komisji Rewizyjnej. Tak przypominam i uściślam sobie swą wypowiedź. Kto z Państwa jest za tym? 3 za. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? Mogosiu, nie głosujesz? Za, tak? No to 4 za. 4 za. 4 za, bo ja nie widziałem, przepraszam. 4 głosy za, 1 przeciw, tak? Żeby jeden przeciw, tak? Tak, usystematyzować to. No i wreszcie przyjęliśmy tym samym treść protokołu z posiedzenia komisji 19 sierpnia. Kolejnym punktem, do którego powinniśmy się odnieść w trakcie dzisiejszego posiedzenia, to jest kontrola wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Oddaję głos pani przewodniczącej Komisji Finansów i Gospodarki. Proszę bardzo. Zaczym przejdziemy do omawiania tego punktu, który pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział. Bardzo poproszę, ponieważ mamy kworum, bo jest czworo członków Komisji Finansów i Gospodarki, o przegłosowanie protokołu z posiedzenia komisji dnia 25 sierpnia. Kto z Państwa jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli 3 głosy za, 1 wstrzymujący. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Giżycka za pierwsze półrocze 2022 roku. Przypomnę tylko Państwu, wszyscy Państwo dostaliście to na maila, że uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2022 roku została przedłożona pozytywna opinia, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu miasta Giżycka za pierwsze półrocze 2022 roku. Zrealizowane dochody budżetowe są w 52,01% planu dochodów po zmianach, czyli jakby rzeczywiście co do kreseczki prawie, tak? Więcej nawet trochę, pani Dorotko, bo 52,01. Tak, wydatki budżetowe natomiast zrealizowano na poziomie 44,74%. Po zmianach oczywiście, bo były zmiany. No i oczywiście wydatki majątkowe 31,9%. Teraz to tak jakby ogólne dane, z którymi trudno się kłócić, bo one są faktem i myślę, że to dobrze świadczy, że budżet jest zrealizowany właśnie w ten sposób.
Natomiast pozwolę sobie, póki jestem przy głosie, jeszcze ciągnąć wątek, jeżeli chodzi o dochody, tak jak powiedziałam, 52%. Natomiast jedynym działem, który jest dosyć nisko zrealizowany i jest tutaj zapis, to jest dział transport i łączność. Jest tam zapis, że zaplanowana kwota, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które nie wpłynęły w pierwszym półroczu 2022 roku. Czy Pani Dorotko, może nam Pani powiedzieć, kiedy wpłyną i dlaczego tak się stało? A może już wpłynęły, zaczęliśmy komisję zorganizowaną. Tak. Jeżeli chodzi o ten dział z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to oczywiście zadania inwestycyjne są w trakcie, a to jest uzależnione też otrzymanie dofinansowania. Więc z tego co wiem już, to otrzymaliśmy faktury, to już częściowo są zadania niektóre zakończone, ponieważ tych zadań to nie są wielkie kwoty, natomiast jest ich sporo. I częściowo już otrzymujemy dofinansowanie. Mam nadzieję, że do końca roku w 100% będzie to zrealizowane. Zarówno po stronie wydatków, jak i otrzymamy to dofinansowanie, które zostało zaplanowane. Dobrze, dziękuję bardzo. I ja osobiście akurat, jeżeli chodzi o dochody, to nie mam żadnych pytań. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki w całości też są w granicach 45%, czyli bardzo dobrze. Jeśli mogę się wtrącić tutaj, to proszę zwrócić uwagę tutaj na dochody bieżące i na wydatki bieżące, na tą kwotę ogólną wykonaną, czyli mamy nadwyżkę w dość sporej kwocie, 7 286 tysięcy z groszami. Natomiast cały wynik, cała nadwyżka zamknęła się w kwocie 1 639 000 też z groszami. Więc tutaj można zobaczyć, że tak naprawdę wydatki majątkowe w tym pierwszym półroczu grają pierwsze skrzypce, że tak powiem, są w dość wysokiej kwocie wykonane, natomiast dofinansowanie jest jakby no relatywnie mniejsze, dlatego że te wszystkie składane wnioski o dofinansowanie, rozliczenie poszczególnych inwestycji, to wszystko trwa. Więc zapewne część jeszcze zwrotu tego dofinansowania dostaniemy w tym roku, ale kolejna część też może przejść na rok następny, tak? Także tutaj no ewidentnie widać, że ruszyły inwestycje i wykonanie. I teraz jeżeli chodzi o, to takie moje wrażenie, nie wiem, się mylę, jeżeli chodzi o dział 855, czyli rodzina, tutaj rzeczywiście jest to już prawie w 70% wydane. Ja rozumiem, że to wiąże się z tym, że to jest ubożenie społeczeństwa i więcej osób korzysta z MOPS-u, z jakichś dodatków, z jakiejś pomocy. Tak jeszcze raz poprosimy. Dział 855 to jest dział tak naprawdę dotacyjny, więc my jesteśmy tutaj tak pośrednikiem, tak. 852 dział, tam gdzie jest pomoc społeczna, to tam owszem nasze środki z naszego budżetu są jakby przekazywane również na tą pomoc społeczną. Natomiast tutaj są głównie 500+, jakieś tam zasiłki wychowawcze, ale tutaj proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku kwota w rozdziale 855.01 była praktycznie o 50% jeszcze wyższa, ponieważ w tym roku do maja gmina realizowała to zadanie, czyli te 500+, tak? Natomiast od 1 czerwca obowiązek ten przeszedł do ZUS-u, dlatego ta kwota jest tutaj taka, wydaje się, że jest taka już jakby w 100% zrealizowana, ale to nie. To są głównie dotacje celowe. Jeszcze Pani Dorotko poproszę, dział 400, wytwarzanie i zaopatrzenie z energii elektryczną, gaz i wodę. 8,60, rozumiem, że to sezon wiosenny, letni, tak? Tak, to głównie sezonowość, tak, tutaj głównie wchodzi o, tak, chodzi o sezonowość, czyli latem więcej, zimą mniej. Okej, dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z członków Komisji Zarówno Finansów, jak i Rewizyjnej ma pytania do wykonania budżetu za pierwsze półrocze? Mamy panu skarbnik, bardzo proszę. Pytania lub jakieś swoje
Przewodnicząca, wyczerpałem zadanie pytań, to no to bardzo. To ja tylko, że tak powiem, jeszcze na koniec skomentuję, że uważam, że jest bardzo dobre wykonanie za pierwsze półrocze, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. I tylko mogę kolejny raz pogratulować pani skarbnik za tak trzymanie, że tak powiem, budżetu w ogóle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani skarbnik i życzymy wszelkiego powodzenia w realizacji budżetu w drugim półroczu. Dziękuję bardzo również, mam nadzieję, członkom Komisji Finansów i Gospodarki, bowiem kolejny punkt, który zatwierdziliśmy tu w trakcie głosowania, to dotyczył tylko i wyłącznie pracy Komisji Rewizyjnej. Oczywiście ja państwa w żadnym mierze nie wypraszam, niemniej jednak chcę tylko zasygnalizować, że dalsza część posiedzenia komisji będzie w szczególności dotyczyła członków Komisji Rewizyjnej. Dajmy sobie chwilkę. Więc tak, proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu przebiegu posiedzenia, mianowicie kontrola realizacji umowy między Giżyckim Centrum Kultury a wykonawcą usługi dotyczącej organizacji koncertów plenerowych, które odbyły się w dniach 25-6 czerwca 2021 roku. Zwróciliśmy się tu, przypominam, że już posiedzenie to miało, na ten temat się odbyło, przynajmniej jedno. Zwróciliśmy się do wykonawcy o przedstawienie w formie pisemnej, że impreza była po prostu reklamowana w telewizji Polsat i z tego powodu, bo na tamten czas nie było żadnych materiałów związanych w tej materii i z tą materią, informuję państwa, że na moje ręce wpłynęło oświadczenie oraz wyjaśnienie. Za chwilę to oświadczenie odczytam. Phoenix Art, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje, że Elite Club Monaco, Anna Sofol reprezentują firmę Phoenix Art, spółka z o odpowiedzialnością w sprawie wyjaśnień dotyczących organizacji imprezy pod nazwą Giżycką Letnią Stolicą Mazur. Rozpoczęcie lata 2021 roku. Proszę bardzo. Na państwa ręce proszę, oddaję to oświadczenie. Tak? To bodajże koresponduje z wątpliwością radnego Andruszkiewicza i wyjaśnia tę wątpliwość, co ważne. I kolejne wyjaśnienie. Warszawa, 15 września 2022 rok. Informujemy, że w trakcie koncertu Giżycko Letnią Stolicą Mazur, który odbył się w dniu w czerwcu 2021 roku, była zapowiedź na żywo na antenie Polsat News w wydaniu wydarzenia. Niestety materiał z tego koncertu, którego nie byliśmy realizatorem, nie jest przez nas tak długo przetrzymywany na serwerach. Z poważaniem biuro prasowe w imieniu biura prasowego Andrzej Michalek. Telewizja Polsat, spółka z o.o. Też daję państwu to do wglądu. Żeby nie było żadnych wątpliwości co do emisji i materiałów związanych z tym wydarzeniem, to poproszę pana Mirka, żeby przedstawił nam materiał, który został, który jest pokłosiem tego właśnie wydarzenia.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to wszystkie dodatkowe materiały, które udało mi się zgromadzić i przedstawić, jak widzicie Państwo, w tym czasie, kiedy przerwaliśmy posiedzenie przedmiotowej sprawie. Niemniej jednak, jeśli Pan Dyrektor GCK chciałby jeszcze coś dodać, to bardzo chętnie wysłuchamy. Generalnie ze swojej strony, no cóż, no nie mam nic do dodania. Ja osobiście dysponuję tą umową, która została podpisana i tak jak Państwu przedstawiłem na poprzedniej komisji, tutaj jakby nic się nie zmieniło, no i tyle. Także to już Państwo teraz ocenicie, jak jakby no tutaj ten film i jeszcze to oświadczenie. Wydaje mi się, że jest to, no nie wiem, no jest to wiążące i jakby tutaj nie ma na czym dyskutować. No. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Tyle, dziękuję. Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję jeszcze w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli tak, to proszę zgłosić do wypowiedzi. Proszę bardzo, Pan Andruszkiewicz. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Mam pytanie, czy ten film, który został teraz nam przedstawiony, on był emitowany na przynajmniej jednej ogólnopolskiej antenie? To chyba nie do mnie pytanie, to chyba do przedstawiciela Polsatu, którego tu nie ma. No, to rozumiem, bo to jest dość istotna sprawa. Nie wiem, kto ma odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem, dlatego bo nie mamy żadnego przedstawiciela, który mógłby. W takim razie zapytać się Polsat, czy ten film był emitowany, ponieważ jak mówię, umowa zobowiązywała do promocji wydarzenia i miasta na co najmniej jednej ogólnopolskiej antenie telewizyjnej. Więc to jest dosyć istotne pytanie, ponieważ ten film może być naprawdę filmem, który został nagrany i przechowywany w czeluściach tej firmy, a dzisiaj nam pokazywany jest i nigdy nie był on prawdopodobnie emitowany, na pewno nie był emitowany jako promocja giżycka miasta i wydarzenia na tej jednej antenie ogólnopolskiej telewizji. Jak mówię, ten film mógł być sobie nagrany i emitowany nie wiadomo gdzie, na pewno nie był emitowany na jednej ogólnopolskiej antenie telewizyjnej. I moje drugie pytanie, że my, Szanowni Państwo, trochę pomyliliśmy pojęcia, bo my nie kontrolujemy tej firmy dzisiaj. My nie kontrolujemy firmy Phoenix Art, my nie kontrolujemy firmy 8 Monaco Club, my kontrolujemy umowę zawartą pomiędzy miastem, tutaj w roli GCK-u. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Więc ja co do tego nie mamy żadnej. My nie możemy kontrolować firmy. I teraz tak, my kontrolujemy jednostkę. I mam pytanie, jeszcze raz, no, siłą rzeczy do pana przedstawiciela jednostki GCK. Na jakiej. Czy. Nie wiem, czy. Pan Andrzej. Proszę mówić, proszę. No, mam pytanie po prostu. W takim razie, Szanowni Państwo, wracamy do meritum, czyli wracamy do pytania głównego. Na jakiej podstawie GCK uznał, że został wykonany punkt promocja wydarzenia i miasta Giżycka na jednej ogólnopolskiej antenie telewizyjnej? To jest meritum naszej sprawy. Na jakiej podstawie zostały wypłacone środki z GCK-u do tej firmy? Na jakiej podstawie GCK uznał, że jest ten punkt wykonany, nie dysponując żadnym materiałem telewizyjnym, ani żadnym podkładką pod to? Ale my, jeśli mogę wejść tutaj w wątek, nie bez kozery wziąłem te dokumenty, które dotarły dosłownie dzisiaj do mnie. Jeszcze raz odczytam, że informuję, że w trakcie koncertu Giżycko-letnią stolicą Mazur, który odbył się od 2021 roku, zapowiedź na żywo na antenie Polsat News w dniu wydarzenia. Odbyła się ta zapowiedź. Niestety materiał z tego koncertu, którego nie byliśmy realizatorem, nie jest przez nas tak długo przetrzymywany na serwerach. Czyli de facto w świetle tego wyjaśnienia my nie mamy możliwości dotarcia do tych materiałów, ponieważ one po prostu najzwyczajniej zostały zlikwidowane z serwerów. No czyli Szanowni Państwo, czyli nie mamy podkładki, nie możemy dzisiaj... Nie mamy na ten temat żadnych namacalnych dowodów. Dokładnie. Nie dlatego, że tego nie było,
tylko dlatego, że zostało, to było w świetle wyjaśnień. Szanowni Państwo, to było, ale moment. Będziemy dwóch mówić. To było, ale nie może być, że tak powiem, to zmaterializowane, tak? Nie może to słowo stać się ciałem ze względu na to, że po prostu nie przytrzymują tak długo tego rodzaju materiałów. Szanowni Państwo, w telewizji przytrzymuje się dużo dłuższe materiały i 20-letnim się przytrzymuje materiały. Nie wierzę, że to nie jest nagrywane i archiwizowane w Polsacie, bo na pewno jest. Założę się, że Polsat by nam udostępnił materiały o wiele dłuższe, aniżeli przed roku. Panie Pale, ale mogę wyjść słowo? Panie Mirku, dlatego moje pytanie brzmi, jest aktualne i cały czas jest takie samo. Pytanie. Nie mamy żadnego dowodu, że wypłacając środki, umowa była wywiązana. Więc nie mamy żadnego dowodu. Ja tu powiem to, co ja rozumiem. Po pierwsze, pan tworzy własną teorię, że to powinno być przechowywane nawet 20 lat. To jest pańska teoria. W świetle ich wyjaśnień oni nie przechowują tego, więc ona kłóci się z tym, co jest w rzeczywistości. To raz. Tak jak ja to rozumiem, tak? Natomiast druga sprawa, miasto czy Giecek nie płacił za wykonanie umowy teraz, tu i teraz, tylko zapłacili w momencie, gdy jeszcze, jak rozumiem, widzieli te materiały, czy mieli dostęp, czy mieli przekonanie, że takie się odbyły. Po prostu. No to pytanie, tak to rozumiem. No to pytanie do pana dyrektora siłą rzeczy niestety. Czy pan widział ten materiał z Polsat News na żywo? Dobrze, to pan dyrektor odpowie. Ja tak. Natomiast wyraziłem tylko swoją opinię w tej materii, tak? Odpowiadam na pytanie. W tamtym okresie nie pełniłem funkcji dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury i nie interesowało mnie jakby, zresztą nie miałem żadnej wiedzy na temat tej imprezy, kto komu za co płacił, z jakich to było środków i tyle. A czy panie dyrektorze, przepraszam, a czy ktoś w GCK-u widział taki materiał albo ma print screen, cokolwiek, że taki materiał został na żywo zapowiedziany? Nie mam takiej wiedzy, żeby ktoś z GCK-u, nie wiem, nie pytałem ludzi, dlatego mówię to, nikt nie miał jakby obowiązku, żeby taki materiał z Giżyckiego Centrum Kultury, żeby mieć, no jeżeli już, to pani dyrektor powinna to mieć jakąś, czy też dokumentację, czy też właśnie jakieś, nie wiem, materiały, wideo jakieś, które ten. Natomiast ja na ten temat nie mam żadnej wiedzy. Gdyby pracownicy cokolwiek wiedzieli, no pewnie taką informację bym uzyskał, ale oficjalnie mówię, że nawet nie pytałem pracowników o to. Panie dyrektorze, a kto zleca dokonanie przelewu za wykonanie umowy? Dyrektor? Dyrektor i księgowa, i główna księgowa. Okej. Czy tutaj na prośbę pana Andrzeja Jelca, bo pan Andrzej Jelca na tam poprzedniej komisji prosił, żebyśmy może wezwali panią Maszę Dąbrowską tu przed komisję, żeby ona powiedziała, czy takie zaproszenie było wystosowane? Nie mamy kompetencji, żeby przyjmować. Pani była dyrektor, nie jest już pracownicą GCK-u. My nie mamy takiej kompetencji, żeby zmusić ją do tego, żeby ona przyszła i złożyła wyjaśnienia. No jasne, szanowni. Dlatego, ale proszę Państwa, dlatego, szanowni Państwo, podsumujmy to, co powiedzieliśmy teraz. Wypłaciliśmy 280 tysięcy złotych na imprezę, której nie mamy dzisiaj dowodu, że jej warunki zostały wykonane. Ale doda pan, nie możemy tego sprawdzić. Mogę powiedzieć, doda pan uczciwie, że nie możemy go mieć nie z naszej winy, tylko z prostych, technicznych sytuacji, które się zadziały, a mianowicie sytuacji, których firma wykonująca to zlecenie nie przetrzymuje tego rodzaju materiałów tak długo na swoich serwerach. Po prostu. Dokładnie. Panie Mirosławie, zlecenie wykonania zapłaty nastąpiło 28.06. Więc nastąpiło parę dni po tym weekendzie, gdzie odbywały się te koncerty. Czy parę dni po odbyciu tych koncertów nikt w GCK-u nie mógł wystąpić do Polsatu albo prosić o Polsat o to, żeby takie coś przekazało? Bo rozumiem, że dzisiaj tego nie możemy otrzymać. Ale czy niemożliwe było to otrzymanie tego wideo podczas płacenia faktury? No ktoś jest za to odpowiedzialny. Ktoś był.
To była pani dyrektor. My nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, że tak powiem, tego rozstrzygnąć teraz. To jest nowy człowiek, ma nową rzeczywistość w nowych warunkach, pracuje w nowej formie. No i dlatego nie mogę mieć pretensji do pana dyrektora, natomiast jest pewna ciągłość zarządzania GCK-iem i GCK jako instytucja kultury nie odpowiada za okres bycia dyrektorem w jednym okresie, tylko jest cały czas, te pieniądze są jakby publiczne i cały czas powinny być transparentne. To jest jedna rzecz, szanowni państwo, więc ja podtrzymuję swój wniosek o tym, żeby tej kontroli jednak dokonał NIK, ponieważ mamy, proszę państwa, inną fakturę zgodnie z umową na tą imprezę. Jednym z warunków umowy do wypłacenia środków było przygotowanie materiałów promocyjnych, regulaminu imprezy i wydruku co najmniej 200 sztuk plakatów formatu A2. Szanowni państwo, ja otrzymałem fakturę z GCK-u, co prawda nie jest ona, no zapytałem, na jakiej podstawie GCK też ten warunek uznał za spełniony, wydruk plakatów. Otrzymałem fakturę, która dopiero GCK otrzymał, szanowni państwo, tą fakturę w marcu tego roku, czyli 8 miesięcy po, ponieważ mam tu duplikat oryginału z 9 marca 2022 roku, na której nie ma nabywcy Phoenix Art, tylko jest nabywca Elite Monaco Club, ale to jeszcze macham ręką, bo to był partner. Natomiast ilość plakatów w tej fakturze jest 1. Czy to były plakaty A2, czy plakaty A8, tego to nie jestem w stanie powiedzieć państwu. Więc na jakiej podstawie GCK wypłacił pieniądze, uznając, że doszło do wydruku co najmniej 200 sztuk plakatów formatu A2. Pan dyrektor chciałby się odnieść do tego? Dobrze, czy coś jeszcze? Panie radny. Nie, to wszystko, szanowni państwo. Głos zabierze pan Andrzej Jelec, proszę. Analiza umów i wykonania tych umów podlega pewnym procedurom. Pan radny Paweł Andruszkiewicz wskazuje, że nie został wykonany jeden, a w zasadzie dwa punkty przewidziane tą umową. Żebyśmy wszyscy mieli jasność. Zlecający oczekiwał od organizatora, organizator, czyli Phoenix Art, zobowiązał się do tego, że zapewni artystów co najmniej 4 w każdy dzień koncertów, każdego dnia innych, w tym co najmniej 2 artystów z zagranicy. Mogliśmy to obserwować, koncerty się odbyły. W tym punkcie organizator wywiązał się ze swoich obowiązków. Jeżeli twierdzi pan, że nagranie z koncertów, które dzisiaj zostało zaprezentowane, czy też oświadczenia osób biorących udział w tej imprezie, nie są wystarczającym dowodem, że tacy artyści się pojawili na scenie, no to nie wiem, jakich pan oczekuje dowodów. Przedstawienie listy proponowanych artystów. Taka lista została przedstawiona. Zapewnienie noclegów dla artystów biorących udział w koncertach. Organizator zapewnił te noclegi. Zapewnienie sceny z podestów o wymiarach 12x10x1,4 metra, wysokość z zadaszeniem scenicznym łukowym o wymiarach 15x11 wraz z konstrukcją w kształcie elipsy oraz wraz z obsługą. Zostało to wykonane. Zapewnienie techniki scenicznej, nagłośnienie skierowane w stronę lądu oraz w stronę jeziora, oświetlenie, telebimy, efekty sceniczne, szperacze wraz z obsługą oraz zapewnienie garderów wraz z wyposażeniem dla artystów. Zostało to wykonane. Zapewnienie laserowego pokazu przestrzennego z efektami ogniowymi. Zostało to wykonane. Zapewnienie agregatów o wystarczającej mocy do przeprowadzenia koncertów wraz z obsługą elektryka z uprawnieniami SEP do obsługi poprawnego działania agregatów, jak i kontroli. Zostało to wykonane. Uzyskanie wszelkich pozwoleń na organizację koncertów, w tym terminowego złożenia wniosku do odpowiednich służb i organów o wydanie pozwolenia na imprezę masową zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innymi przepisami. Zostało to wykonane. Wygrodzenie terenu imprezy masowej zgodnie z wytycznymi ustawy o imprezach masowych. Zostało wykonane, co było widać na załączonym klipie wideo. Opłacenie za X i Stewart oraz wszystkich praw autorskich artystów biorących udział w koncertach. Zostało to wykonane. Zapewnienie ochrony podczas trwania imprezy uczestnikom koncertów
oraz zapewnienia ochrony mienia do czasu demontażu z wykorzystywanego na potrzeby organizacji koncertów. Zostało wykonane. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas trwania imprezy. Zostało wykonane. Zapewnienie kontenerów oraz koszy na terenie imprezy masowej zgodnie z wytycznymi sanepidu. Zostało wykonane. Sprzątnięcie terenu imprezy masowej po imprezie i wywóz nieczystości. Zostało wykonane. Przygotowanie materiałów promocyjnych, regulaminu imprezy oraz wydruku co najmniej 200 sztuk plakatów formatu A2. Tego nie wiemy. Nie wiem, ja nie jestem fanem tego typu rozrywki, więc nie zwracam uwagi na takie plakaty. Wiem, że plakaty wisiały, bo moi młodzi znajomi mówili, że taka impreza ma się odbyć w Giżycku i jest na plakatach. Jakie to były plakaty, tego nie wiem. Wiem, że jakieś były. Więc to punkt, który wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Ubezpieczenia imprezy. Impreza była ubezpieczona. Uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie sprzedaży produktów i napojów alkoholowych. Tego nie wiem, czy były sprzedawane napoje alkoholowe, ale z tego co wiem, komendant powiatowy policji zabrania prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie imprez masowych, więc no, raczej było to niemożliwe. Promocja wydarzenia i miasta Giżycka co najmniej na jednej antenie ogólnopolskiej telewizji. Ja nie wiem, jak mogę odbierać przedstawiony nam tutaj wideoklip i oświadczenie telewizji Polsat, że było to emitowane bezpośrednio przed imprezą. Z moich doświadczeń wynika, że telewizja Polsat ilokroć organizowała jakieś imprezy w Giżycku, to puszczała na swojej antenie ogólnopolskiej taką zajawkę, czy to w dzień imprezy, czy tam kilka dni wcześniej. Tutaj no trudno mi w tej chwili polemizować z oświadczeniem telewizji Polsat, ale nie sądzę, żeby tam pracowali ludzie, którzy by zechcieli w takim oficjalnym dokumencie poświadczyć nieprawdę. Za to grozi poważna odpowiedzialność karna. I teraz kwestia realizacji tej umowy i obowiązków stron. Jest taki paragraf czwarty w tej umowie, który mówi tak. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych, choroby lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec, a które w sposób jasny i precyzyjny określone przez kodeks cywilny. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące pokazu powinny zostać złożone w formie reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia pokazu. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane. I dalej jest kwestia zagrożeń epidemiologicznych i tu, żeby wyjaśnić wątpliwości pana radnego co do ilości osób przed sceną. Wówczas obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym dopuszczały obecność przed sceną w odległości bodajże nie mniejszej niż 3 metry do 500 osób. Stąd też był wygrodzony sektor, na który wpuszczono do 500 osób. Reszta przebywała poza zasięgiem tego terenu, poza tym terenem. Więc twierdzenia, że impreza zgromadziła niewielką publiczność w świetle tych regulacji, które wówczas miały miejsca, to są moim zdaniem daleko na wyrost, bo nikt nie policzył i nie pokazał, ile osób uczestniczyło w imprezie poza tą strefą przeznaczoną dla tych 500 widzów najbliżej sceny. I mój wniosek wynikający z tych zapisów, że skoro pani Marta Dąbrowska nie złożyła w ciągu 14 dni od zakończenia pokazu, od zakończenia tych imprez, żadnych zastrzeżeń, żadnych reklamacji do sposobu realizacji tej umowy i wykonania postanowień umowy zapisanych w jej paragrafie pierwszym, ja nie mam podstaw, żeby domniemywać, że umowa ta w tych dwóch punktach nie została zrealizowana.
ponieważ te zastrzeżenia no, nie zostały złożone, a dzisiaj przekazano nam oświadczenie telewizji Polsat mówiące o tym, że ten spot reklamowy został puszczony w dniu wydarzenia, była emisja na antenie ogólnopolskiej, no tak wynika przynajmniej z tego oświadczenia. I pokazano nam klip wideo, z którego wynika, że zasadnicze elementy tej umowy, a to ilość artystów i efekty i scena i te wszystkie okoliczności towarzyszące koncertowi zostały zrealizowane. Ja nie mam podstaw, żeby zarzucać ówczesnej pani dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury, że nie dopilnowała realizacji tej umowy. Według dostępnej mi wiedzy i dostępnych materiałów umowa została zrealizowana. Więc jest taka stara zasada, że kto wywodzi skutki prawne z określonego zdarzenia, powinien udowodnić, że to zdarzenie nie miało miejsca, a nie mając dowodów na to, że nie zostały zrealizowane te punkty, o których mówi pan Andruszkiewicz, bo nie mam takich dowodów, że one nie zostały zrealizowane, nie mogę zarzucić, że ze strony Giżyckiego Centrum Kultury doszło do naruszenia zapisów umowy i przekazania środków budżetowych niezgodnie z przepisami prawa. Ta umowa mówiła o realizacji w wielu płaszczyznach umowy na organizację imprezy. I teraz, żeby móc powiedzieć, że ta umowa nie została wykonana, bądź też, że pieniądze zostały wypłacone w sposób nieuprawniony, powinienem dysponować niezbitym dowodem, nie przypuszczeniem, tylko niezbitym dowodem, że nie została ta emisja spotu reklamowego wykonana w telewizji ogólnopolskiej. Powinienem dysponować dowodem na to, że te plakaty nie zostały wydrukowane. Takich dowodów niestety nie ma. W związku z tym nie mogę stwierdzić, że umowa nie została zrealizowana. Gdybym natomiast miał dowód, że pieniądze zostały zapłacone za coś, co nie zostało zrealizowane, wtedy tak. Stara rzymska zasada od kilku tysięcy lat. Ei probat quidici. To tyle. No. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Andruszkiewicz. Szanowni Państwo, no oczywiście, że chcę zabrać głos. Szanowni Państwo, pan radny Jelec chyba zapomniał, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna ma obowiązek kontrolować wydatkowanie, transparentne wydatkowanie pieniędzy publicznych. Natomiast zawierzenia z góry na słowo, zawierzenia po prostu, że tak było, to pokazanie, jak słaba jest praca tego członka w Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo. Ale ten komentarz jest nikomu niepotrzebny. Naprawdę bardzo proszę nie atakować ponownie. Panie Pawle, proszę nie atakować. Mogę? Proszę naprawdę nie atakować wypowiedzi. Każdy ma prawo do takiej wypowiedzi, jak uważa. Bardzo proszę uszanować to. Pan ma też nie zawsze trafione, a w mojej ocenie w przeważającej wersji nietrafione pomysły. Ale ja nie krytykuję tego, na miły Bóg. Każdy ma prawo do wypowiedzi. Jesteśmy członkami Komisji Rewizyjnej. Dajmy tę szansę. Jeśli pan się nie zgadza z tym, dobrze, ale to jest opinia pana Andrzeja. Za chwilę może pani Małgosia wypowiedzieć opinię, pani Halina. Ja mogę wypowiedzieć, pan może wypowiedzieć, no każdy może. Naprawdę, to jest niepotrzebne, to jest nieeleganckie. Powtórzę, szanowni państwo, mam fakturę. Odnośmy się takie, przepraszam, jeszcze skończę wątek. Odnośmy się tylko do przedmiotów sprawy i do faktów, a nie do wypowiedzi ludzi. Nie atakujmy ludzi. Jasne. Szanowni państwo, no mam przed sobą fakturę, którą otrzymałem z GCEK-u. Jeszcze raz powiem, ilość. Te materiały powinniście państwo mieć. No to ja tego państwu nie dam oryginału oczywiście swojego, ale są plakaty.
ilość 1 powinna być 200. Tak się właśnie umowy interpretuje i tak się umowy wykonuje, że GTEK ma niezbit dowód na wykonanie tych 17 punktów. Ja przychodzę do GTEK-u, proszę o jeden punkt, dostaję dokumenty, że on był zrealizowany, na podstawie tego jest wypłacane. Jeżeli pan Andrzej uważa, ma takie prawo, uważa, że wszystko było dobrze zrobione, sam stwierdził, że nie wie co do plakatów, to trzeba dalej ten temat ciągnąć, więc mam nadzieję, że będzie dalej ciągnięty. Natomiast uważam, szanowni państwo, że pan Andrzej, jak pozostała tutaj członkowie szanownej komisji rewizyjnej, przychylał się do mojego wniosku, żeby tą sprawą zajął się NIK. Bo jeżeli państwo uważacie, że wszystko jest w porządku, to NIK to tylko potwierdzi. Co do emisji tego materiału, to jeszcze raz powiem, ten materiał nie był emitowany, ponieważ oświadczenie stacji Polsat brzmi, że były wejścia na żywo. Proszę przygotować treść wniosku i za chwilę, tak, zaprezentować. Można? A póki co pan dyrektor chce się odnieść, jeśli można, to proszę bardzo. Tak, ja jeszcze chciałem się odnieść tutaj do tego dokumentu, który pan radny pokazał. Nie jest to dokument księgowy Giżyckiego Centrum Kultury przede wszystkim. Wydaje mi się, że jest tam błąd, bo nie jeden plakat, tylko 200 plakatów miała obowiązek wydrukowania firma. I tutaj mam takie oświadczenie pani Gabrieli Jesionowskiej, która reprezentowała firmę, która organizowała imprezę. W załączeniu przesyłam fakturę za plakaty. Widocznie tutaj nastąpił błąd i uwaga, wydrukowaliśmy 200 sztuk plakatów. Część była dostarczona do Giżyckiego Centrum Kultury, natomiast druga część plakatów została przez nas rozwieszona na słupach w restauracjach. Była za to odpowiedzialna firma Elite Club Monaco z siedzibą w Warszawie i tak dalej. Dziękuję bardzo. No nie myślę, żeby, panie Pawle, żeby było tak, że rzeczywiście jeden plakat kosztował 300 zł, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli część plakatów została dostarczona do Giżyckiego Centrum Kultury, więc ewentualnie mogę przeprowadzić rozmowę z pracownikami i zapytać, czy takie plakaty trafiły do Giżyckiego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w przedmiotowej sprawie? Nie widzę żadnych zgłaszających się. Proszę państwa, dzisiaj odbywa się kolejne posiedzenie w sprawie organizacji koncertów w 2021 roku. I w zasadzie to posiedzenie i wszystkie materiały, które zostały nam dostarczone zarówno w sierpniu, jak i w dniu dzisiejszym, w mojej ocenie, w moim przekonaniu powinno rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące jakichkolwiek uchybień w kwestii realizacji umowy między GCK-iem a firmą wykonującą to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że ta kontrola i te wszystkie fakty, które i wszystkie dowody przedstawione w trakcie tej kontroli pozwalają na każdemu z członków komisji bez wyjątku na sformułowanie odpowiedzi, że pomimo różnych domysłów ta umowa została zrealizowana właściwie. I nie mamy żadnych dowodów, choćby najmniejszych dowodów do tego, żeby powiedzieć, że tam były jakiekolwiek uchybienia. W związku z tym proponuję i poddaję pod głosowanie treść wniosku, w którym spróbuję jakby sformować. No ja prosiłem, żeby. Tak, ja prosiłem. Ja myślałem, że już on jest nieaktualny w świetle wyjaśnień pana. No to proszę sformułować. Bo ja myślałem, że to już jest nieaktualne, bo był sygnał, że taki wniosek ma być zredagowany czy zinterpretowany. Ja poprosiłem o dokładną redakcję tego wniosku. W międzyczasie odpowiedział pan dyrektor i rozumiem, że odpowiedź pana dyrektora, że tak powiem, zniwelowała zasadność tego wniosku. Oczywiście, proszę państwa, ten wniosek zasadny, ponieważ był wartykułowany na poprzedniej komisji, jeszcze nie doczekał się głosowania, więc ja teraz ten wniosek przedstawię, szanowni państwo.
Natomiast pewnie Państwo interpretujecie co do zasady działalność komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna opiera się na podstawie dowodów, a nie może mówić o tym, jak Państwo twierdzicie, że to, czego nie było, nie można uznać za brak dowodu, bo to jest w ogóle nielogiczne myślenie, jeżeli chodzi o kontrolę. Ale my tego nie uznaliśmy, to tak Państwo powiedzieliście. Dokładnie tak Państwo powiedzieliście. Proszę nam nie wkładać takich faktów. Dokładnie tak Państwo sformułowaliście, Pan Przewodniczący, Pan Andrzej Jelec, że nie macie podstaw twierdzić, że nie zostało wykonane, nie mając tych dowodów. No nie mamy takich dowodów, tak. Mamy dowody tylko oświadczenia, tak? My powinniśmy mieć 17 dowodów na wykonanie umowy. Mamy tyle dowodów. Nie mamy, mamy, mamy. Dzisiaj dotarły oświadczenia. Proszę mi podać pierwszy dowód. Proszę mi podać pierwszy dowód, jakim jest zapewnienie artystów. Co najmniej 4 każdy dzień. Proszę, jacy to byli proszę sformułować wniosek. Jacy to byli artyści, panie prezydencie. Proszę sformułować wniosek. Nie mamy na to dowodów. To już raz omawialiśmy, już powtarzamy się. Dalej, wniosek, czekamy na wniosek. Panie Pawle, czy pan zredaguje wniosek, czy zrezygnował pan? Oczywiście zredaguję wniosek. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 88 Statutu Miasta Komisja Rewizyjna może występować z organów miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli. W związku z tym składam wniosek formalny o zlecenie Najwyższej Izby Kontroli kontroli umowy organizacji koncertów plenerowych, które odbyły się między 25 a 26 czerwca 2021 roku. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej rozumieją treść tego wniosku i doniosłość i znaczenie. Zatem poddaję go pod głosowanie. Proszę bardzo. Czy mogę dostać treść na piśmie tego wniosku, panie Pawle? Na piśmie. Teraz. Można, panie przewodniczący? Tak, proszę, proszę. Bo ja mam wątpliwości. To znaczy co? Komisja rewizyjna ma wystąpić do kogo? I o Najwyższej Izby Kontroli. Ale o badanie? Ale to komisja nie musi występować. Przecież wniosek może być złożony poza komisją. No może też i sam radny i obywatel może wystąpić. No bo teraz, no naturalnie, no to czemu ma komisja? No ale pani radna, jest wniosek członka komisji rewizyjnej o takiej, a nie innej treści. Komisja poddaje to pod głosowanie. Może... Ale zaraz, bo ja mam wątpliwości. To czyli pan radny Andruszkiewicz może taki wniosek złożyć do komisji z prośbą, żeby komisja wystąpiła. Tak, to prawda. Komisja... No to po co mamy głosować nad tym? Jak ja mam dużo wątpliwości i teraz nie wiem. Bo sprawa się ma do 2021 roku i dobrze by było, gdyby to było na bieżąco, a teraz po 2 latach to ja mam wątpliwości, czy to jest do udowodnienia. Ale o tym nie mówimy. My nie mówimy o efekcie końcowym działania tego wniosku, tylko mówimy o samej treści wniosku, samej inicjatywie. Komisja rewizyjna może wystąpić z wnioskiem. Takim, no to jak dobrze, to został bardzo przedstawiony. Może to zrobić, dziękuję, tak jak powiedziałem, pan radny, tak? Może wystąpić także obywatel. Więc tutaj nie ma żadnej sprzeczności, ale mamy wniosek i ja poddaję ten wniosek pod głosowanie za chwilę, tak? Jeszcze pan radny Jelec Andrzej w przedmiotowej sprawie, proszę. My jako komisja zlecimy Najwyższej Izbie Kontroli kontrolę. No, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie ma takich uprawnień, żeby komukolwiek cokolwiek zlecać. My możemy co najwyżej zwrócić się jako organ Rady do Rady, żeby Rada wystąpiła o taką kontrolę. Więc to jest jedna rzecz, ponieważ Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Rady, nie ma prawa reprezentować samorządu na zewnątrz. Takim organem uprawnionym do reprezentacji jest przewodniczący Rady Miejskiej, który wykonuje uchwały Rady. To no, oczywiście, że będę na nie, jeżeli chodzi o tak sformułowany wniosek. To jest jedna kwestia.
Druga kwestia to jest, może już wspomnijmy. Dziękuję bardzo. Czekamy na treść tego wniosku ostateczną jeszcze przez chwilę, tak? Ja ją zaraz przedstawię, żebyśmy wiedzieli, nad czym głosujemy. Proszę pamiętać, nie, występujemy do Rady zawsze jako komisja. Zawsze do Rady występujemy z każdym wnioskiem. My nie możemy, tylko prosimy ją o taką, ewentualnie o takie czy inne działanie. Ja zawsze na sesji Rady Miejskiej w komunikatach informuję Radę, w związku z tym, że to Rada zatwierdziła plan pracy i Rada jest jakby zleceniodawcą dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej i de facto temu organowi zleca wykonanie ściśle określonych działań w związku z planem, które przyjmuje w drodze głosowania, w drodze uchwały. Tak to wygląda. Już teraz zrozumiałe, tak? Nie, tutaj my nie możemy zlecić nikomu, ani komisji, ani dyrektorowi, ani nikomu, kompletnie. Aha, absolutnie. My nie możemy tego robić, nie mamy takich... Tak, nie jest organem ścigania. Po prostu. Tak, czekamy na sformułowanie... Nie, no musi być logicznie zinterpretowany wniosek, tak? Jeszcze chwilkę, po prostu. Ja chcę to odczytać, tak żebym... Tak, bo nie możemy głosować, że coś, czego nie do końca, jak widać było, rozumiemy, nie? Także chwilkę, poczekamy. Pan Paweł Andruszkiewicz jest w trakcie redagowania tegoż wniosku i za chwilę poddam go pod głosowanie. Dziękuję. Pan dyrektor. Tak, proszę bardzo. Proszę wcisnąć głos. Wniosek formalny, zgodny oczywiście z statutem. Na podstawie paragrafu 88 składam wniosek formalny o wystąpienie do organów miasta o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącej kontroli umowy pomiędzy GCK-em a spółką Phoenix Art na organizację koncertów plenerowych, które odbyły się w dniach 25-26 2021 roku w Giżycku. Proszę jeszcze doprecyzować 78 czego? Oczywiście statutu miasta. Statutu miejskiego. Jeszcze raz może czytam, żeby pani nie miała wątpliwości. Tak, pełną treść. Na podstawie paragrafu 88 Statutu Miasta składam wniosek formalny o wystąpienie do organów miasta. Tak. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, ja Państwu czytam może treść artykułu, żeby było jasne. Paragrafu. Paragraf 88 Statutu Miasta. Statut Miasta Giżycka. Niech pani słucha. Dobrze? Będzie pani wiedziała. Uwaga. Komisja rewizyjna to jest dział Dobrze, komisja ale rewizyjna. Proszę państwa, nie wchodźmy sobie w słowo, paragraf pani Halino. 88. Komisja rewizyjna może występować do organów miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontroli. Tak, trzeba... Do organu, który się zajmuje naszym wnioskiem. No to proszę... Niech pani teraz pomyśli, jaki organ się może zajmować naszym wnioskiem. Organ odpowiedni do tego, żeby... Przepraszam. Panie Pawle, Państwo, przepraszam. Ale... Mogę? Proszę. Proszę zamiast organy do Rady Miejskiej wpisać. I temat zamykamy. To jest organ miasta, to jest no jasne. Tak, chyba, tak, ale... To jest organ miasta, czy nie? Chyba sprawa się o to obija. No proszę poprawić na Radę Miejską. Ja nie poprawię, ponieważ wykorzystuję toczka w toczkę sformułowanie zawarte. Dobrze. Paragrafie, żeby to było jasne. Na podstawie paragrafu 88 Statutu Miasta dobrze. Składam wniosek formalny o wystąpienie do organów miasta. Dokładnie. To organ miasta. O przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącej kontroli umowy pomiędzy GCK-em a spółką Phoenix Art na organizację koncertów plenerowych, które odbyły się w dniach 25-26 2021 roku w Giżycku. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to proszę tę treść wniosku dostarczyć pani Krystynie jako załącznik. Oczywiście. Do tego, to już tak
organizacyjnie i formalnie. Dziękuję bardzo. Zatem poddaję pod głosowanie poddaję pod głosowanie treść wniosku pana radnego Andrzejkiewicza Pawła. Proszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem cytowanego wniosku? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Ponieważ nie wiem, do jakiego organu jest ten wniosek adresowany. Ale to jak radca prawny. Dobrze. Dziękuję. Więc ale proszę państwa, nie dyskutujemy. Możemy? Nie dyskutujemy. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę wyłączyć. Nie. Proszę państwa, ja. Czy potrzebujecie państwo przerwy, żeby wymienić swoje opinie? Czy nie? Nie. Odbyło się. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja mam natomiast takie oświadczenie też i wniosek, który chciałbym przekazać jako całościowy Radzie Miejskiej w trakcie komunikatów. I myślę, że Rada Miejska, szczególnie po tej burzliwej dyskusji sesyjnej w dziale komunikaty i informacje w ostatnim czasie, powinna dostać informację taką no, całościową, wynikającą z taką konkluzję z naszego działania, posiedzenia dwóch komisji w przedmiotowej sprawie. Więc po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i przedstawionym materiałem wideo, który był prezentowany dzisiaj, komisja stwierdza, że zapisy umowy dotyczące realizacji wykonania umowy między Giżyckim Centrum Kultury a wykonawcą usługi dotyczącej realizacji koncertu Giżycko letnią stolicą Polski, który odbył się w 2021 roku w czerwcu, została zrealizowana zgodnie z obowiązującym prawem i zapisami umowy. Taki wniosek myślę powinienem postawić i poddaję pod państwa głosowanie. Proszę państwa, poddaję pod głosowania ten wniosek. Wniosek Komisji Rewizyjnej. Konkluzja. Proszę. Chciałem pytanie do pana przewodniczącego, tak sformułował wniosek. Na jakiej podstawie pan uważa, że doszło do wydrukowania 200 plakatów? Proszę pokazać mi dowód na to. Na podstawie stwierdzenia, które przed chwilą przedstawił pan dyrektor. Czyli czego? Tego, co oświadczenia, które pan czytał. Pan nie słyszał oświadczenia tego? Na podstawie... Ale ja nie jestem, proszę pana, pan niech mnie nie przesłuchuje. Czyli zrobił to pan na podstawie oświadczenia strony, tak? Że wydrukowano 200 plakatów. Na podstawie materiałów, które dostarczył nam dyrektor. Panie przewodniczący, niech pani nie ma powodu. Wydrukowano. Proszę pana, proszę. Starożytna zasada brzmi, że mówimy o faktach, mówmy o tym, co mamy na stole. Na stole nie mamy nic, szanowni państwo, mamy oświadczenie, że zostało to wykonane. Panie radny, pan miał się odnieść do naszego wniosku, a pan znowu zaczyna dyskusję w tej sprawie, która dobrze, już się skończyła. Zmian do wniosku, dobrze. Porządku, jest sprawa rozstrzygnięta. Zmian do wniosku. Niech pan nauczy się, proszę, odnosić się do przedmiotowej sprawy. To jasne, panie przewodniczący, bardzo zmiany proszę. Do wniosku. Po kropce, które pan tam postawił, proszę o dopisanie, że nie, radni Komisji Rewizyjnej nie otrzymali dowodu na promocję wydarzenia i miasta Giżycka co najmniej na jednej ogólnopolskiej telewizji oraz nie otrzymali dowodu na przygotowanie materiałów promocyjnych, regulaminu imprezy oraz wydruku co najmniej 200 sztuk plakatów formatu A2. To jest bzdura, bo dostaliśmy informację w tej sprawie. Ale nie mamy dowodu. No jakiego dowodu chce pan? Dostaliśmy oświadczenie. Czy pan myśli, że ludzie, którzy z Polsatu, którzy podpisali się, złamali prawo i stwierdzili... My musimy tak domniemywać, ale komisja właśnie. Proszę pana, pan chce mówić, czy ja mam mówić? Proszę. Bo cały czas mam pan z tym problem. Naprawdę bardzo duże. Bardzo mnie to irytuje.
Proszę mówić. Jak w szkole. Nie mamy żadnych powodów do tego, w oparciu o materiały, które dzisiaj chociażby nam dostarczono, że tego nie było, bo nam stwierdzono, że to miało miejsce po prostu i zwyczajnie. Co jeszcze chcemy? Czyli uważa pan... Nie cofniemy czasu. My nie cofniemy się do 21 roku, gdzie jeszcze była możliwość odtworzenia tego, jak rozumiem, z dysków. No ale ja nie jestem tu do tego, żeby panu tłumaczyć rzeczy oczywiste. No i myślę, że od tego... Proszę zatem, kto z państwa radnych jest za przyjęciem sugestii pana radnego Andruszkiewicza Pawła, który twierdzi, proszę oddać mi jeszcze długopis, bo ja muszę to zapisać. Jasne, proszę bardzo. To muszę wyartykułować. Proszę dopowiedzieć po kropce, co pan chce. Jasne. No, szanowni państwo, stan faktyczny przedstawić, czyli po kropce, czyli po tym, co pan powiedział, zapisać sformułowanie. Radni Komisji Rewizyjnej nie otrzymali dowodu na promocję wydarzenia i miasta Giżycka co najmniej na jednej ogólnopolskiej telewizji, bo nie otrzymali. Zgodnie z tym, co napisał Polsat, nie mają tego, więc my tego nie widzieliśmy. No i rzecz druga. Radni Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku nie dostali dowodu na przygotowanie materiałów promocyjnych, regulaminu imprezy oraz wydruku co najmniej 200 sztuk plakatów formatu A2. Ja nie wiem, czy ja mówię po chińsku, czy po wietnamsku. Nie mam pojęcia już. Ja przed chwilą powiedziałem, że otrzymaliśmy oświadczenia stron. No, a proszę pana, ale my jakiego nie bazujemy dowodu? Na podstawie Dobra, oświadczeń dziękuję, stron. Dziękuję bardzo. My bazujemy, szanowni państwo, proszę na dokumentach, o... które są w urzędzie, a nie na podstawie nie, oświadczeń bo stron. Koniec. Zamykam tę dyskusję. Przechodzę do głosowania. Nie, my się zaczynamy boksować sami z sobą, zupełnie niepotrzebnie. A pan jest maherem w tym wszystkim, panie Pawle. No, a pan nie ma dowodów, że nie było. Ale jaki pan ma dowód, że nie było? Proszę pana, jaki ma pan dowód w odwrotną stronę, że nie było? Nie ma pan żadnego. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, poddaję pod głosowanie dopisanie kwestii, którą sugeruje pan radny Andruszkiewicz, czyli kwestii dotyczącej takiej, że komisja nie otrzymała dowodów na promocję miasta oraz nie otrzymała dowodów na rozwieszenie określonej ilości plakatów reklamujących tę imprezę. Kto z państwa jest za dopisaniem? Kto z państwa jest za dopisaniem tej treści do wniosku, który przedstawiłem państwu? Kto jest za? Kto jest za? Tak. Jedna osoba. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie głosowała. Nic na to nie poradzę. Idziemy dalej. Zatem jeszcze raz poddaję pod głosowanie państwu wniosek, który przedstawię na komisji, na sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa jest za przyjęciem treści wniosku, który przedstawiłem państwu w przedmiotowej sprawie, który stanowi konkluzję posiedzenia, dwóch posiedzeń Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji umowy GCK-u z wykonawcą koncertów Giżycko-letnią stolicą Polski. Kto z państwa jest za treścią wniosku mojego, powiem tak w skrócie? Trzy osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panie dyrektorze. Zamykam posiedzenie komisji.